Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Korsak i jestem prezesem Fundacji Ziemia Dobrzyńska. Labą dieną visiems. Vadinuosi Michał Korsak. Jest yra... Fundacja Ziemia Dobrzyńska. Aha. Priklauso Fundacji Zieminskos Ziemi. Ta fundacja wpadła na pomysł, żeby jeździć z fortepianem i chyba jesteśmy jedynymi na świecie, którzy przywożą fortepian w miejsca tam, gdzie chcą postawić. Šitam fondui kilo mintis važinėti su muzika ir esame turbūt vienintelis fondas, kuris veža fortepioną ten, kur nori jį pastatyti. Dzisiaj nasze drogi zawiodły nas do pięknego miejsca. No jestem tak naprawdę wzruszony, dlatego że jest to dwór Bystramów i dzisiaj damy tutaj koncert Chopin en vacances. Šiandien mūsų keliai mus atvedė į labai gražią vietą. Esu sujaudintas, kadangi tai yra Bystramų dvaras ir čia turėsime koncertą. Chciałbym serdecznie powitać reprezentanta rodziny Bystramów, pana Tadeusza Bystrama. Nuoširdžiai sveikinu Bystramų giminės atstovą, poną Tadeuszą Bystramą. Chciałbym powitać gospodarza tego obiektu, pana Rimantasa Gudelisa. Noriu pasveikinti taip pat šeimininką šitos vietos, kunigą Rimantą Gudelį. Proszę Państwa, partnerem strategicznym, współorganizatorem jest też Związek Szlachty Polskiej w Warszawie. Šito įvykio partneriu yra Lenkų bajorijos Šlachta. Bajorijos susivienijimas, kurio centras yra Varšuvoje. Oraz ambasada Rzeczpospolitej w Wilnie. I taip pat Lenkijos ambasada Vilniuje. Patronaty honorowe dał nam minister kultury i dziedzictwa narodowego i sportu, pan Gliński. Przetłumaczy pani to, czy nie trzeba? Patronat to znaczy finansowanie? Nie, to jest... A. To jest nadanie honorowego. Patronatas šito renginio yra Lenkijos kultūros ir švietimo ministras. Jak nazwisko? Gliński. Piotr Gliński. Piotr Gliński. No dobrze. Proszę Państwa, proszę, jeżeli ktoś jeszcze nie ma, wziąć taką książeczkę, tam wszystkie są dane, jeżeli chodzi o naszych pianistów oraz repertuar. Jeigu kas dar neturi, prašome pasiimti šitą knygelę. Čia yra visi duomenys apie mūsų renginį ir visus jo dalyvius. Dobrze. No to zaczynamy. Zapraszam naszego pierwszego pianistę, Szymona Drabińskiego. Kwieciu, pirmąjį mūsų pianistą Šimoną Drabinskį. Pierwszym naszym utworem jest ballada. Pirmas kūrinys yra balladė. Ballada to utwór, który trzeba słuchać jak dawnej ballady, czyli przyjeżdżał trubadur do zamku i grał opowieść, która była opowieścią niezwykłą, ponieważ była zaczarowaną. Šito kūrinio reikia klausyti, kaip klausydavosi
senovėje baladės. Tai yra, atvažiavo trubadūras prie rūmų ir groja pasakojimą, kuris yra neįprastas, nes yra užburtas. Oczywiście to są cały świat romantyzmu. I oczywiście w literaturze mamy romantyzm, mamy obrazy romantyczne, a Chopin pisał utwory. I balada jest opowieścią za pomocą nut. Šitas kūrinys yra romantiškas. Ir turime romantizmą literatūroje, turime romantizmo paveikslų, o Chopinas rašė kūrinius, kurie yra romantizmas muzikoje. Dlatego też balada ma różną tonację. Raz jest burzliwa, a raz jest spokojna. Baladė turi skirtingas tonacijas. Kartais yra audringa, o kartais rami. Zapraszam na baladę G-moll opus 23. Kviečiu klausytis baladės G-moll opus 23.
Następnym utworem będzie nocturn. Sekantis kūrinys tai bus nocturnas. Nocturn to pieśń wymyślona dla chwili, kiedy już jest ciemno o zmierzchu i słychać bicie naszego serca. Nocturnas tai yra kūrinys sugalvotas tam, kad atskleisti, kai yra jau temsta ir girdisi mūsų širdies plakimas. I wyobraźmy sobie, że już jest ciemno, patrzymy w gwiazdy i słuchamy bardzo nastrojowej muzyki. Įsivaizduokime, kad yra sutemę, žiūrime į žvaigždes ir klausomės labai gražios muzikos. Nocturn C-moll, opus 48. Nocturnas C-moll, opus 43. Zapraszam.
polsku scherzo. Ką reiškia itališkai scherzo? To żart. Tai yra pajuokavimas. Ale od czasów, znaczy, bo do tej pory muzyka, która była w scherzo, była wesoła. Od czasów Chopina, Chopin zmienia jej absolutne brzmienie. Iki Chopino ta muzyka, która wadinosi scherzo, było linksma. O Chopinas pakeitė jo stilu. Scherzo cismol, opus 39, Chopin podarował swojemu uczniowi. Jak nazwa? Cismol, opus 39. Aha. Šitas kūrinys, cismol, opus 39, Chopinas padovanojo savo mokiniui. Adolfowi Gutmanowi. Adolfui Gutmanui. Adolf Gutman nie był zdolnym uczniem. Adolfas Gutmanas nie buvo gabus mokinys. Ale Chopin go bardzo lubił. Bet Chopinas jį labai mėgo. A za co go lubił? Bo był silnym mężczyzną. O už ką? Už tai, kad buvo stiprus vyras. I dla niego specjalnie napisał to scherzo z bardzo mocnym uderzeniem. Ir specialiai jam parašė šitą scherzo su labai stipriu uderzeniem, smūgiu. No może. Zapraszam do posłuchania. Kviečiu klausytis. Thank you.
Gutmann zagrał tylko raz przy Chopinie ten utwór, a później Chopin grał już go sam, nie dopuszczając ucznia, bo stwierdził, że nie najlepiej gra. Adolfas Gutmanas tik vieną kartą Chopinui girdint sugrojo šitą kūrinį, o vėliau Chopinas jį grojo pats, nes manė, kad mokinys ne per daug gerai atlieka. Następnym utworem jest Fantazja Impromptu, opus 66. Sekantis kūrinys yra Fantazija Impromptu, opus 66. Opus 63. Proszę Państwa, to jest fantazja, to jest, no to jest fantazja. Oni potrafili siadać w czasie przyjęcia w takim pięknym pałacu do fortepianu i grać to, co im w duszy akurat jest. Nie to, że jakiś utwór zapisany, tylko po prostu taką po prostu improwizację. Fantazija tai yra fantazija. Sugebėdavo, sėdėdami tokiuose rūmuose prie fortepijono, groti tai, kas jiems tuo metu būdavo sieloje. Ne kokį tai kūrinį, bet improvizuoti. Tej fantazji ciekawe jest to, że Chopin nie dał jej do opublikowania drukiem. Šitai fantazijai būdinga tai, kad Chopinas nedavė jos publikuoti spausdinant. Istnieją przypuszczenia, że pewna dama wykupiła ten utwór od Chopina na wyłączność. Nie chciała, żeby nikt tego utworu nie, oprócz niej po prostu nie słuchał. Kalbama, kad viena dama nupirko iš Chopino šitą kūrinį ir nenorėjo, kad kažkas kitas išskyrus ją klausytųsi jo. A sam utwór jest po prostu fenomenalny, świetny. Zapraszam do wysłuchania. O pats kūrinys yra fenomenalus, puikus. Kviečiu klausytis. Thank you.
bo zaprezentujemy utwór Franciszka Lista. Po struputį pasikeitimų, nes dabar bus grojamas Franciszko Listo kūrinys. Będzie to walc Mefisto. Tai bus walsas. Oczywiście oparty o dramat Fausta. Paremtas Fausto drama. To jest ta chwila, kiedy staremu Faustowi Mefisto podsyła młodą dziewczynę. I on się w niej zakochuje i chce być też młody. Tai bus tas momentas, kai senam Faustui Mefistofelis atsiprašau, pasiunčia jauną merginą ir jis įsimyli į ją. I ten cały walc to jest kuszenie Fausta. Ir visas walsas tai yra Fausto gundimas. Zapraszam do posłuchania. Kviečiame klausytis.
gratulacje. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że fortepian został, to jest instrument, który jest na zamówienie, zrobiony na zamówienie muzyków. Nie wiem, ar jūs žinote, kad fortepijonas tai yra instrumentas, kuris yra pagamintas pagal muzykų užsakymą. Dlatego, że są stare instrumenty jak bębny czy trąby. Yra seni instrumentai, kaip būgnai arba triubos. Ale muzycy potrzebowali takiego instrumentu, który potrafi mieć taką skalę brzmienia, żeby mogli się wyrazić tak, jak im po prostu przyjdzie do głowy. Bet muzykantams reikėjo tokio instrumento, kuris turėtų tokią garsų skalę, kad jie galėtų groti ir išreikšti tai, kas jiems ateina į galvą. I tu mieliśmy przykład, jak wyobraził sobie rozmowę Liszt z Mefisto. Ir čia turime pavyzdį, kaip Listas įsivaizdavo Fausto pokalbį su Mefistofeliu. Popis virtuozerii i opanowania klawatury to całe kompozycje Franciszka Lista. Visas šitas klaviatūros panaudojimas tai yra Listo vaizduotės kūrinys. Następnym utworem będzie preludium Asdur opus 28 numer 7. Sekantis kūrinys bus preludium. Preludium Adur opus 28 numer 7. I tu znowu mamy fenomen Chopina. Dlatego że preludium to utwór, który powinien zapoczątkować coś większego później. Tai vėl turime Chopino fenomeną, nes preludium tai yra kūrinys, kuris kažką tai žada vėliau. Natomiast Chopin stworzył zupełnie oddzielny gatunek preludium. O Chopinas sukūrė visai skirtingą atskirą preludium rūšį. Preludium A-dur to jest, no, trzeba powiedzieć, początek wielkiej miłości Chopina do George Sand. Preludium A-dur to jest sukurta tuo metu, kai Chopinas pradėjo įsimylėti didelę meilę i George Sand. No dobrze, to chyba większe... zapraszam do posłuchania tego utworu. Kviečiu klausytis. Miniatury, ale tak różnorodne, jeżeli chodzi o Chopina, że po prostu nie znajduje się w świecie muzycznym takich utworów przeuroczych o tak różnorodnym brzmieniu, jak właśnie Chopin to stworzył. To jest fenomen.
tai yra miniatiūra, bet jinai miniatiūros jo yra tokios skirtingos, tokios įvairios, kad nerasime kitų tokių žavingų ir taip genialiai sukurtų. Następny utwór to etiuda. I znowu, a może właśnie bardzo dobrze, jakbyśmy docenili Chopina jako nie tylko dobrego pianistę i kompozytora, ale jako człowieka, który zmienił postrzeżenie muzyki na następne lata. Vėl kūrinys, etiudas, kurį taip pat Chopinas sukūrė kitaip ir Chopinas kūrė taip, kad pakeitė muzikos suvokimą vėlesniems amžiams. Etiudy, jak sama nazwa wskazuje, to były kiedyś dydaktyczne utwory dla początkujących pianistów. Etiudai iš pradžių buvo didaktiniai kūriniai skirti pradedantiems pianistams. Do dzisiaj ćwiczą poszczególne utwory, gdzie mają napisane ćwiczenia na prawą rękę, ćwiczenia na lewą rękę, pasaże itd. itd. Iki šiandien jie mokosi groti, atlikdami kūrinius, kur būna parašyta pratimai kairiai rankai, pratimai dešiniai rankai, pasažai. Natomiast etiudy z Chopina to jest zupełnie inna bajka. Bet Chopino etiudai tai yra visai kita pasaka. Żeby zagrać etiudy Chopina, trzeba być nie tylko wytrawnym, wybitnym pianistą, ale jeszcze mieć serce artysty. Tam, kad atlikti Chopino etiudus, reikia būti ne tik gabiu muzikantu, bet ir turėti menininko sielą. Mamy tu specyficzną etiudę, która w Paryżu wywołała no, bardzo dużo radości. Turime čia specifinį etiudą, kuris Paryżuje sukėlė labai daug džiaugsmo. Nie wiedzieli, jak ją nazwać. Nie žinojo, kaip jį pavadinti. Niektórzy pisali szalejące żywioły. Kai kas vadino šėliojimu. Niektórzy pisali wiatr zimowy. Kai kas rašė žiemos vėjas. Ale jeden dziennikarz napisał rachunek bez gospodarza. O vienas žurnalistas parašė sąskaita be šeimininko. Zapraszam do posłuchania. Kviečiam klausyti.